Mo Salah jest dziś w centrum uwagi. Zaliczył 4 bramki w ostatnich 3 meczach. Wkrótce zaczynamy transmisję. Witamy Państwa z zalanego słońcem St. James's Park i zachęcamy do pozostania przed odbiornikami, bo już za chwilę rozpocznie się dzisiejsze spotkanie. Przez najbliższe 1,5 godziny towarzyszyć Państwu będą na dwa głosy Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy serdecznie do wspólnego oglądania meczu w ramach rozgrywek Premier League. Newcastle United zmierzy się z Aston Villą. Jakże byłoby wspaniale, gdybyśmy dziś obejrzeli otwarty pojedynek. Nie jakieś piłkarskie szachy, tylko szaloną ucztę, którą kibice będą wspominać z rozrzewnieniem i smakiem. Oto wyjściowa jedenastka Newcastle United. Wojciech Szczęsny w bramce, Mo Salah oraz Alain Saint-Maximin zagrają dzisiaj jako boczni pomocnicy. Alexander Isak będzie odpowiedzialny za zdobywanie bramek. Mija teraz bez kłopotu. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Sroki w natarciu. Jak to się zakończy? Fantastycznie im idzie na własnym obiekcie. Ten stadion to niezdobyta twierdza, więc nic dziwnego, że mogą się pochwalić najlepszym wynikiem w całej lidze. No tak, odnieśli aż 15 zwycięstw w ostatnich 15 grach. Uwaga, to jeszcze nie koniec zagrożenia. No, można to było rozegrać zdecydowanie lepiej. Ryzykownie, ale skutecznie. Brawo, pełna koncentracja, dobre przejęcie. Isak. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Decyduje się na strzał. Ależ zażarcie walczył o tę piłkę, co za szansa. Szczęsny, pięknie to broni, pierwsza klasa. Głęboko w pole karne zagrywa. Wspaniale, wspaniale teraz bramkarz. Ja już widziałem piłkę w siatce. To było potężne uderzenie głową. Nie mam pojęcia, jak udało mu się je zatrzymać. Isak ma piłkę. Poszedł odważnie do przodu. Obrońcy jakby zaskoczeni. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Czas upływa niespodziewanie szybko, a pęd wydarzeń najbardziej dziś chyba zaskoczył szkoleniowca tej drużyny. Jak wyliczyli zagorzali dokumentaliści losów zespołu, dziś trener prowadzi swoją ekipę równiutko po raz 50. On sam pewnie nie zauważył, kiedy minęło te 49 spotkań pod jego wodzą. Co więcej, wszystko przemawia za tym, że szkoleniowiec nie powiedział jeszcze ostatniego słowa na swoim stanowisku. To wciąż obiecujący trener, przed którym otwiera się świetlana przyszłość. W tej chwili współpraca z włodarzami klubu układa się bez zastrzeżeń i jeśli nie nastąpi żadne wielkie tąpnięcie, to nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć trenerowi wszystkiego dobrego, wspaniałych wyników i kolejnych takich jubileuszy. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Coutinho z piłką przy nodze. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Uwaga, to może dać prowadzenie. No jeszcze nie koniec. Gol! Strzela pierwszą bramkę w tym meczu.
Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę, a sam strzał był już formalnością. Z takiej odległości ciężko nie trafić. Od środka rozpocznie drużyna z Birmingham. Teraz ich zadaniem będzie doprowadzenie do wyrównania. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. Muszą szybko wracać do obrony. Wyglądało to całkiem obiecująco, ale nic z tej kontry. I doskonała okazja! Ależ zmarnowana teraz sytuacja. Czy można nie strzelić z takiej odległości? Uderzenie było nędzne, ale trzeba chyba pochwalić dobre ustawienie i samą interwencję. Piłka znowu po ich stronie. Przy okazji może przypomnijmy, że niedługo odbędzie się ciekawe spotkanie w Premier League. Newcastle United zmierzy się z londyńską Chelsea. Obie drużyny będą do... Nie może chybić! I nie ma wyrównania teraz! Ależ to była okazja, Tomku. Lepszej mogą już w tym meczu nie mieć. Rzut oka na statystyki mówi nam sporo o paradoksalnej naturze futbolu. Jedna drużyna przeważa, kreuje kolejne okazje, oddaje więcej strzałów na bramkę, ale to nie ona pokazuje, jak wygrywa się mecze. Trzeba strzelać gol. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Kontra, trzeba szybko wracać. Uwaga, okazja na remis. Uwaga, nie łapie, nadal groźnie. Piłka dalej w grze. Skutecznie interweniuje i wybija piłkę. Gol! Gol! Mecz ma się ku końcowi, a tu znowu mamy remis. Obejrzyjmy to raz jeszcze. Znakomita centra, ale popatrzmy też, jaki to był sprytny i zaskakujący strzał. Zazwyczaj trudno wcisnąć piłkę przy bliższym słupku, a tym razem się uda. Mamy remis. 1-1. Patrzę na zegarek. Mecz dobiega końca. Każda bramka będzie na wagę zwycięstwa. Okazja może być groźnie. Tak, proszę Państwa, mamy gola! Czy nie na wagę zwycięstwa? Zanosiło się już, Tomku, na remis, a tymczasem udało się w samej końcówce przechylić szale zwycięstwa. Pytanie, czy uda się też dowieść ten wynik do końca? A więc już wiadomo, jeszcze 2 minuty będziemy oglądać zmagania na boisku. Całkiem dobre zagranie górą. Koniec meczu! Spora niespodzianka. Najmocniejsza u siebie drużyna tym razem przegrywa na własnych śmieciach. Drużyna, która przed własną publicznością nie miała sobie równych, tym razem zawiodła na własnym obiekcie. I choć nie można mówić o jakiejś klęsce, gdy przegrywa się jednym golem, to dla kibiców musi to być poważne rozczarowanie. Nie tego się dziś spodziewali.